Nie mogli mieć nadziei na zwycięstwo. Kierowała nimi chęć odwetu na Niemcach, zadania możliwie wysokich strat. Woleli też śmierć zbroją w ręku niż konanie z głodu czy w komorach gazowych. 19 kwietnia 1943 roku Żydzi z warszawskiego getta podjęli zbrojną walkę z Niemcami. Powstanie to było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. W warszawskim getcie obok flagi z Gwiazdą Dawida zawisła biało-czerwona. Nie po raz pierwszy zresztą w historii Rzeczpospolitej. Patrioci, żołnierze, Żydzi. Wstępowali w polskie szeregi, bo dyktowało im to poczucie obowiązku. Wszyscy chyba pamiętamy postać Mickiewiczowskiego, Żyda Jankiela, który, jak mało kto, czekał powrotu Polski. No i przyznajmy, nie bezczynnie. Postać literacka, ale takich postaci autentycznych znaleźlibyśmy zapewne więcej. Oczywiście, postaci historycznych też bez wątpienia znajdziemy bez liku. Hasło czynnej walki o niepodległą Polskę budowało pewną mentalność, w której wielu Żydów, a także Polaków mających żydowskie korzenie, czuło się obywatelami polskiej ojczyzny. I Żydzi ci w dniach. Powstań, wojennych konfliktów, stawali po prostu we wspólnym szeregu z tysiącami innych Polaków, by Wbrew chociażby zaborczym imperializmom, podjąć bój o miejsce Polski na mapie Europy. Stąd właśnie obecność Żydów w walce o wolność w dobie rozbiorów i XIX-wiecznych zrywów niepodległościowych w czasie I wojny światowej, w legionach polskich, w konspiracyjnej polskiej organizacji wojskowej, w armii polskiej we Francji, w korpusach polskich i innych, wielu innych strukturach o charakterze. Wojskowym i cywilnym. Wymieńmy więc przynajmniej kilku z tych, którzy już jako młodzi ludzie zapisali się w wanałach walk wyzwoleńczych. Kiedy z niewoli po zaborach powstaje państwo polskie. Żydzi masowo zgłaszają się do wojska polskiego, biorąc udział w zmaganiach o granicę Rzeczypospolitej. Najpierw w obronie Lwowa i wojnie polsko-ukraińskiej, później bronią ojczyzny przed najazdem Rosji Bolszewickiej, które grozi unicestwieniem niepodległego bytu, o który przecież walczyli. Biją się też w powstaniach śląskich i wielu innych mniejszych potyczkach. W samych legionach służyło przeszło 650 Żydów, którzy pochodzili przede wszystkim ze środowisk tradycyjnie żydowskich, ale też zasymilowanych. Akces do legionów no niewątpliwie dowodził, że Polskę uważali za swoją ojczyznę i że bycie patriotą w tym kraju. Kraju dodajmy, no przecież wielu narodowości i wyznań nie musiało oznaczać wyrzeczenia się religii czy też kultury żydowskiej. A przecież wolna Polska pamięta o, o swych bohaterach i powinniśmy o nich przypominać. Jan Rów, młody chłopiec już w wieku 10 lat, będąc uczniem gimnazjum w Częstochowie, brał udział w strajku szkolnym, sprzeciwiając się tym samym rusyfikacji oświaty i domagając się przywrócenia nauczania w języku polskim. Kiedy miał 20 lat, został już ciężko ranny w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Konarami. Wówczas był właśnie legionistą 5. pułku piechoty pierwszej brygady Józefa Piłsudskiego. Z tychże legionów Jan Rów Wstępuje do Wojska Polskiego bezpośrednio i w czasie zmagań o, o granicę Rzeczypospolitej y, służył w artylerii. Po wojnie kończy prawo na Uniwersytecie Warszawskim, zostając y, cenionym adwokatem, który angażuje się na rzecz Związku Polaków Wyznania Mojżeszowego. I jaki jego los? Ginie w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Kolejny też znany przedstawiciel społeczności żydowskiej, zasłużony dla polskiej ojczyzny, Salomon Weinre, plegionista e, II Brygady, uczestnik bitwy pod Rarańczą i Kaniowem, również zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. I jeszcze jeden przykład to Izak Altman, płocki drukarz, Również uczestnik walk o granice Rzeczypospolitej, uczestnik legionów, działacz polskiej organizacji wojskowej. Później pracował również jako urzędnik cywilny w oddziale drugim Ministerstwa Spraw Wojskowych. I kiedy wybucha Wojna zostaje aresztowany, więziony przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau i tam prawdopodobnie 5 kwietnia 1941 roku zamordowany. Dodam, że odznaczany najwyższymi wojskowymi orderami przez państwo polskie. Także takich przykładów mamy wiele. Wojna obronna 1939 roku to także ten czas, w którym polscy Żydzi, walcząc w szeregach wojska polskiego, nie szczędzili krwi i życia. Wspomnieć warto choćby kilku tych znajdujących się なるほど。 szczeblach. Myślę, że najbardziej taką chyba znaną postacią z kręgu wojskowego doby II wojny światowej będzie Bernard Mont, generał, który walczył na czele 6. Dywizji Piechoty pod Pszczyną i Tomaszowem Lubelskim, gdzie musiał po prostu skapitulować, nie mając środków do dalszej walki. Inny przykład obywatela żydowskiego pochodzenia to Oskar Berenson, który służył w 12 pułku Łanów podolskich Wołyńskiej Brygady Kawalerii, która już w pierwszych dniach skutecznie powstrzymywała napór niemieckiej dywizji pancernej, chociażby w bitwie pod Mokrą, poległ 14 września 1939 roku pod Wiązowną i chociażby jeszcze Maksymilian Lewin, major Wojska Polskiego, który po Kampanii wrześniowej 1939 roku, co prawda, uniknął niewoli i wstąpił do konspiracyjnej służby zwycięstwu Polski. Niestety, aresztowany przez Niemców i zamordowany w Palmirach. Takich przypadków znamy kilkadziesiąt. Niemal od początku II wojny światowej polscy Żydzi są tymi, którzy ponoszą największe ofiary. Zbrodniczy niemiecki system ma na celu eliminację wszystkich, którzy mają w sobie choćby domieszkę żydowskiej krwi. Począwszy od 1940 roku Niemcy rozpoczęli systematyczne fizyczne oddzielanie Żydów od pozostałych mieszkańców okupowanych ziem polskich. W świetle nazistowskiego prawa, Żydzi mogli mieszkać jedynie na terenie get. Łącznie zorganizowano ich na ziemiach okupowanych blisko 650. No, warunki, jakie tam panowały, urągały, wiadomo, wszelkiej ludzkiej godności. Na Żydów nałożono przymus pracy, pozbawiano ich środków finansowych, majątków, ograniczano też możliwość przemieszczania się, odcięci. To już świadomo od edukacji. Granice gett zawężano. Bywało właśnie, że przybywało mieszkańców tych żydowskich dzielnic, a coraz mniej miejsc pozostawało. Po kilkanaście, po kilkadziesiąt osób w jednej izbie. Tak, to prawda. No, często jeden metr kwadratowy musiał wystarczyć i 300 kalorii dziennie na przeżycie. Pierwsze getto na obszarze okupowanej Polski Niemcy utworzyli już w październiku 1939 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Szacuje się, że tylko tam przebywało od 16 nawet do 25 tysięcy osób. Szacuje się, że też na obszarze Generalnego Gubernatorstwa w dłuższym lub krótszym okresie, bo różnie też z tymi gettami bywało, funkcjonowało ich blisko 400 na samym tylko terytorium Generalnego Gubernatorstwa. Jednak największym Gettem było właśnie to getto warszawskie, najbardziej zaludnione w okupowanej Europie. No, tutaj utworzenie jego też spowodowało taki ogromny ruch ludności. Historycy oceniają, szacują, że w ciągu kilku tygodni miejsce zamieszkania musiało zmienić ponad 137 tysięcy Żydów oraz 113 tysięcy Polaków. Żydów podczas II wojny światowej postrzegamy jako tych, którzy wobec okrucieństw na ich narodzie pozostawali bierni, a przecież tak nie było. Gatto warszawskie i zryw z 19 kwietnia 1943 roku są tego najlepszym przykładem. Nim jednak wybuchło to powstanie, istniały przecież jakieś żydowskie organizacje, przygotowywano się do walki. Od kiedy możemy mówić o zorganizowanym żydowskim oporze? No, nie było mowy o pokonaniu czy choćby powstrzymaniu yy, Niemców, ponieważ no, 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 nie było szans na uratowanie getta. Jednak do oporu zbrojnego. Przygotowywano się już od lata 1942 roku. Już nawet zresztą w marcu powstał w Getcie Warszawskim tak zwany blok antyfaszystowski, łączący ugrupowania syjonistyczne i komunistyczne. Jednak no, nie udało mu się pozyskać broni. Plus do tego liczne aresztowania no, doprowadziły do jego rozpadu. Jeżeli chodzi o organizację, tu musimy zatrzymać się na dłużej. Można wyszczególnić przynajmniej trzy takie kluczowe środowiska. W skład pierwszego wchodziły socjalistyczny Bund, młodzieżowe organizacje syjonistyczne takie jak po Alei Syjon Lewica, po Alei Syjon Prawica, Haszomer Hacair, Dror, Gordonia, Akiba i Hanoar Hacioni oraz, co też ciekawe, komunistyczna Polska Partia Robotnicza. W drugiej połowie 1942 roku w takich dwóch etapach utworzyły one organizację, powiedzmy, że zdolną już do działań militarnych. Najpierw nastąpiło wewnętrzne porozumienie organizacji syjonistycznych i PPR, datowane na lipiec 1942 roku, a więc w okresie trwającej wielkiej akcji deportacyjnej. Z kolei w październiku porozumiano się. Z bundem. I w ten sposób utworzono ostatecznie żydowską organizację bojową. Z kolei, aby te działania koordynować z działalnością polityczną, a szczególnie ze względu na kontakty też z podziemiem y, polskim, organizacje syjonistyczne i PPR powołały Żydowski Komitet Narodowy do którego jednak no, z powodu różnic politycznych, jak to wielokrotnie bywało w okresie II wojny światowej, nie chciał wejść bunt. Chodziło tutaj o stosunek do e, Związku Radzieckiego. Wobec tego powstała konieczność e, powołania komisji koordynacyjnej, tymczasem władze polskiego podziemia chciały rozmawiać z przedstawicielstwem wszystkich stronnic e, żydowskich. Niemniej jednak to Żydowska organizacja bojowa, na której czele stanął Mordechaj Anielewicz, a zastępca Izak Cukierman, stanowiły o sile. Drugim środowiskiem zbrojnego oporu w getcie byli przedwojenni oficerowie Wojska Polskiego pochodzenia żydowskiego oraz członkowie Bejtaru, czyli paramilitarnej przybudówki nowej organizacji syjonistycznej. Założonej przez Włodzimierza Żabotyńskiego, która dążyła do wywalczenia siłą niepodległego państwa żydowskiego w Palestynie. Tu dodajmy, że wzorowano się na legionach Józefa Piłsudskiego. I właśnie ci ludzie utworzyli Żydowski Związek Wojskowy, który miał swą siedzibę w jednym z zakonspirowanych lokali przy ulicy Muranowskiej. I ostatnim środowiskiem biorącym udział w walkach były grupy, które, nie utrzymując kontaktów ani z żobem, ani z 2 na własną rękę po prostu budowały bunkry, zdobywały broń. Były to tak zwane dzikie grupy, tak moglibyśmy je określić. To były pojedyncze, często akcje. Natomiast determinacja była na tyle duża, że ci, którzy nie mieli, Żadnego zaplecza organizacyjnego ani środków na zdobycie broni, starali się przynajmniej stworzyć miejsce schronienia, kryjówkę. No, w której po prostu mogliby żyć niedostrzeżeni przez Niemców i przeczekać chociażby wysiedlenia. Także to getto warszawskie i nie tylko, ale przede wszystkim pokryło się właśnie taką siecią, siatką bunkrów, lepiej lub gorzej przystosowanych pomieszczeń, często budowanych, no gdzie? No w piwnicach przede wszystkim, tak, zaopatrzonych czasami, choć nie zawsze, w wodę i żywność, gdzie można było przetrwać od kilku, a niekiedy do kilkudziesięciu dni. Jak uzbrojeni byli ci, którzy chwycili za broń. No właśnie, ile tej broni było de facto? Broni tej zdecydowanie było za mało, nawet ci, którzy garnęli się do zrywu przeciwko Niemcom, nie dla każdego po prostu była broń, tak? Bardzo często to był pistolet na 3, 4, 5, a nawet więcej osób jedna sztuka czy też jeden granat przypadający na trzech, czterech uczestników powstania. Przede wszystkim bazowano na pomocy polskiego podziemia. O ile do końca 1942 roku żydowska organizacja bojowa otrzymała od armii krajowej zaledwie kilka rewolwerów. O tyle. Już pod koniec stycznia 1940. Trzeciego roku przesłano blisko 50 sztuk broni, a ponadto granaty i materiały wybuchowe. Tu przede wszystkim mówimy o tak zwanych koktajlach Mołotowa, po prostu butelki z benzyną i szmatą, które były następnie podpalane i rzucane do. Czołgów, artylerii, wozów bojowych niemieckich, a nawet piechoty, no bo proszę pamiętać, że różnica i przewaga w sprzęcie wojskowym no, była diametralna i tu ciężko cokolwiek porównywać. Mamy do czynienia z regularną armią, wspartą dodatkowo niemiecką policją, również uzbrojoną, także szans tutaj wielkich nie ma, jednak jest to. Próba pokazania światu, że, że my jeszcze walczymy i niekoniecznie chcemy ginąć w komorach gazowych. W owym zrywie z 19 kwietnia 1943 wzięło udział według różnych szacunków po stronie żydowskiej około 1000, może 1500 bojowników. Niemcy pod dowództwem najpierw Ferdinanda von Zamerne Frankenega, później Jürgena Stropa mają przewagę no nie tylko liczebną, ale przede wszystkim sprzętową. A jednak. Tak, Niemcy wkraczają do getta w wigilię żydowskiego święta Pesach 19 kwietnia właśnie 1943 roku, też spodziewając się, że to zwiększy efekt zaskoczenia i uniemożliwi mieszkańcom jakąkolwiek walkę. Tym razem jednak to liczące w sumie półtora tysiąca osób oddziały niemieckie zostały całkowicie. Zaskoczone skalą stawianego oporu i podkreślmy determinacją tychże bojowników. W getcie centralnym walki koncentrowały się tak naprawdę w trzech miejscach. Żydowska organizacja bojowa walczyła na rogu Nalewek i Gęsiej oraz na rogu Zamenhofa i Gęsiej. Z kolei Żydowski Związek Wojskowy koło swojej siedziby na placu Muranowskim. Oddzielne takie ognisko oporu powstało w warsztatach szczotkarzy znajdujących się poza już gettem centralnym gdzie obroną dowodził członek Bundu Marek Edelman już pierwszego dnia Niemcy tak naprawdę zostali zmuszeni do ucieczki z getta tracąc przy tym co najmniej 12 zabitych i mając kilkudziesięciu rannych Słabe uzbrojenie, wiadomo, no, spowodowało, że tylko przez niespełna trzy dni udało się prowadzić w miarę skoordynowaną walkę. Potem te grupy powstańcze, no, niestety, się rzeczy utraciły ze sobą kontakt, a Niemcy atakowali coraz silniej. Getto było ostrzeliwane przez artylerię, bombardowane, a domy po prostu palone. I 8 maja. 1943 roku Niemcy odkryli bunkier przy ulicy Miłej, gdzie właśnie mieścił się sztab Żydowskiej Organizacji Bojowej. Większość z tych bojowników, nie chcąc dostać się w ręce niemieckie, po prostu popełniła samobójstwo, a opór dogasał. I Jürgen Strop, dowodzący tą akcją w getcie, właśnie 16 maja... Wysadzając Wielką Synagogę przy ulicy Tłomackie, mógł Heinrichowi Himmlerowi, swojemu przełożonemu, przekazać raport, w którym stwierdził, że nie istnieje już dzielnica żydowska w Warszawie. W raporcie tym zawarł też liczbę 56 065 osób zabitych lub schwytanych. Straty niemieckie to... I tutaj dane są rozbieżne. Niemcy mówią o 16 zabitych i niespełna 100 rannych. Polska prasa podziemna donosiła o 86 zabitych i 420 rannych. Tak więc po niespełna miesiącu miał zakończyć się ów największy żydowski zryw powstańczy w okupowanej Europie. A jednak byli wśród ocalałych bojowników i tacy, którzy za nieco ponad rok znów mieli chwycić za broń. W kolejnym, Powstaniu w Warszawie jeszcze większym. To prawda. Część osób, która przeżyła powstanie w getcie warszawskim, deklarowała i czekała kolejnej okazji zemsty na Niemcach. Niestety aresztowania i bieżąca sytuacja w okupowanej Warszawie spowodowały, że tylko nielicznym udało się doczekać momentu wybuchu powstania. Jednak trzeba przyznać, że ci, którzy przeżyli, walczyli w Powstaniu Warszawskim, często tracąc życie. Osób, którym udało się przeżyć obydwa powstania, te w getcie z 1933 roku i warszawskie z 1944, no to jest garstka. Zachęcam wszystkie zainteresowane osoby do zasobów Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie jest zachowany unikatowy w skali światowej materiał archiwalny dokumentujący Powstanie w Getcie Warszawskim. Jest to m.in. raport Jurgena Stropa, Żydowska Dzielnica Mieszkaniowa Już Nie Istnieje, w ten sposób zatytułowany, ukazujący właśnie likwidację getta przez niemieckie władze administracyjne i siły wojskowe. Dodajmy, że od 2017 roku raport znajduje się na liście UNESCO Pamięć Świata, która to zawiera dokumenty o światowym znaczeniu historycznym lub cywilizacyjnym.